No dobrze, to dotarłem do synagogi. Jest zakratowana na zamki. Nie ma włożenia. Obkamerowana, no. Muszą się czuć jak w Izraelu. Jak w więzieniu. Tak się pracuje z bambusem. Rusztowania bambusowe po same niebo. I wyżej. Ale Żydzi sobie zrobili jedynie przedszkole. Na razie tyle zwiedzania, bo upał mnie zżera. Idę sobie na kawę usiąść chwilę i odpocząć. Potem trzeba będzie pójść po jakieś owoce, może wodę trzeba będzie zdobyć, bo już jest mało. Takie życie. Albo piździ mrozem i ulewą, krótkim dniem i w ogóle. Albo tak daje skwał, że człowiek ciężko się rusza. Takie to jest zwiedzanie, tak to jest, tak to wygląda. Po prostu jak nie urok, to sraczka. Dobra, na razie kończę. Tym akcentem przynajmniej będzie wiadomo, że zakończyłem. No i teraz tylko zejście. Z jednych schodów, a potem z kolejnych schodów. A tu świątynia wielkości skrzynki pocztowej. Też można. Idę, idę. Szwendam się, szwendam. Patrzę, a tu ludziska mają basen. Jeszcze dzisiejszego dnia próbuję się dostać i zwiedzić jedno muzeum. Co mi pozostało? Trzeba korzystać z czasu. Dr. Sun Yat-sen. 1866-1925. Taki doktor. Nie wiem już, nie wiem do końca, czym jest ten budynek. Ale się dowiem, ten cały doktor Shen Hu San, coś tam, był modernista za czasów cesarskich Chin, kiedy Brytyjczycy zaczęli okupować Hongkong. On zaczął
dostosowywać administrację Chin, chiński sposób myślenia do świata zachodniego. No i Chińczycy sobie to zapamiętali, a z całą pewnością ci z Hongkongu. To jest chyba jakiś budynek administracyjny z jego czasów, który się ostał. Tutaj na wystawie mówią, że bardzo niewiele budynków się, czy architektury się ostało z czasów przełomu XIX i XX wieku. No spróbujmy jeszcze coś odwiedzić tutaj, jakąś inną galerię. Nie wolno filmować, więc no nie będę tego robił. So tomorrow I'm going to explore the National Museum of Hong Kong. There is something like that on the other side of the harbor. Oh, I'm okay. With you. A to jesteśmy na balkonie. I tu są, mogłem przychodzić i przemawiać do ludu. Zbuntowanego chińskiego ludu. A to jest pierwszy chiński rewolucjonista, kiedy był graduowany na doktora. Piękna posadzka. Jeszcze może mi się uda coś zobaczyć, ale uprzejmie pani mi to pokazała i opowiedziała trochę historii. Wszystkich już z muzeum wyrzucili. Jest jakaś historia tego budynku. Jest jakaś historia tego Sęk Łancina. Dlaczego on chciał to cesarstwo walić, nie mam bladego pojęcia. Około 1890 roku Chiny przegrały jakąś wojnę z Japonią i utraciły Tajwan.
Czy to tak go wkurzyło, że musiał robić od razu rewolucję? Tam pewnie były jakieś inne problemy, których nie chcieli tutaj pokazać. No w każdym razie, no dziwny rewolucjonista. Stał się rewolucjonistą, kiedy kiedyś pojechali, znaczy namaścili go na przywódcę rewolucjonistów, kiedy pojechał do Londynu i gościa tam porwali. Następnie brytyjska policja, czy co oni tam wtedy mieli, go uwolniła, tak? Udało się ich odnaleźć, tych porywaczy, i uwolniły tego przywódcę. I tym sposobem, jako taki, no już w tym momencie człowiek się staje znany i jest namaszczony na przywódcę rewolucjonistów. Zrobił sam szereg zamachów na południu Chin. Próbował zniecić rewolucję w 1895 roku. Nie udało mu się to zupełnie. A historia co do zasady nie jest dla mnie jasna. Zarówno tego budynku, jak i tego rewolucjonisty. O co tu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. O ile historia Anglii jeszcze niedawno nie była dla mnie jasna, to historia Chin tym bardziej nie jest dla mnie jasna zupełnie. Idę dalej, idę do domu już teraz.